Witajcie moi kochani, bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tutaj przedstawię Wam taki dzień ze mną. Zapraszam. Dzisiaj tutaj rozpoczynam dzień od kawy. Jest to ta kawa, no tam troszeczkę, tam niecałą łyżeczkę kawy i mleko. Tutaj mam herbatkę, również sobie od razu zrobiłam i posłodzę sobie ją trochę miodem. Takim wielokwiatowym. Ten miód jest przywieziony z Pasieki z Mazur. To mi koleżanka zawsze bierze i te miody przywozi. Pyszny miodek. A tutaj sobie zrobiłam takie śniadanko. Tutaj jest chleb z masełkiem i z krakowską, taką suchą, naprawdę pyszna jest ta krakowska. Mam tutaj jeszcze jednego samotnego pomidora, ale wylałam dzisiaj sobie wziąć nie tego pomidora, a paprykę konserwową i tutaj taką tą mozzarellkę bez laktozy. Tu już mi jeszcze reszka została, czyli jajeczka, majonez, ketchup, tak jak było kiedyś tam za PRL-u. I teraz muszę się wziąć za taki szybki obiad. Nie chcę nam się za bardzo jeść, dlatego tak szybko. I tutaj kroję sobie po prostu ziemniaki na ziemniaczki pieczone. Młode ziemniaki pokroję, już są wymyte, wymoczone i kroję sobie je na cząstki. Będę tak kroiła i może coś tutaj Wam opowiem. Tak patrzyłam właśnie, jak dzieciaczki teraz bęgalowo miały zakończenie roku szkolnego, to taka troszeczkę nostalgia mnie złapała. I przypomniałam sobie, tak jak mój Dawid kończył szkołę, szkoły w zasadzie, i zawsze było to wzruszenie. Szkołę podstawową kończył zawsze z paskiem. Ja tak też było z liceum oraz gimnazjum. Natomiast nigdy nie dostawał żadnych stypendiów, bo właśnie teraz słyszałam, że dzieciaczki dostają stypendia, ale no mniejsza z tym. Natomiast pamiętam, że gimnazjum, jak kończył już gimnazjum, to przyniósł nam takie zaproszenie. I powiedział, że tylko on dostał to zaproszenie dla swoich rodziców. Ja troszeczkę tak machnęłam ręką, bo pomyślałam sobie po prostu, że każde dziecko na pewno dostało dla rodziców takie zaproszenie na zakończenie, ponieważ no to było ostatnie już zakończenie. Tutaj już nauczyciele pokroiłam. No i wracając do tego, poszliśmy oczywiście na tę galę. No i pierwsze moje wzruszenia to były takie, kiedy mój syn i jeszcze jeden chłopiec, tylko z innej klasy, bo mój syn chodził do klasy europejskiej, a on chodził do innej. I mój syn co chwilę wychodził na czerwony dywan i odbierał medale i dyplomy. I tak naprzemiennie z tym chłopcem. No to po prostu ja wyłam jak bubr, nie? Bo po prostu nie spodziewałam się takich sytuacji, żeby aż tyle nagród otrzymało moje dziecko. Natomiast na same zakończenie to dopiero był szok, ponieważ my jako rodzice zostaliśmy wezwani również na ten czerwony dywan. Nawet teraz jak mówię, to mi się trochę łamie głos. I wyobraźcie sobie, że ja byłam tak zszokowana, już cała zaryczana. No poszliśmy oczywiście, no bo zostaliśmy wezwani. No i dostaliśmy dyplom za to, że tak dobrze wychowaliśmy dziecko, że miało takie osiągnięcia, było tak grzeczne, kulturalne i w ogóle same achy i echy, że po prostu to był dla nas tak ogromny szok, że no nie spodziewaliśmy się. W każdym razie, no i też ogromna radość. No i wtedy pamiętam, że mój Dawid dostał tablet na zakończenie tej szkoły, natomiast żadnych stypendiów nigdy nie dostawał. Jeśli chodzi o liceum, no to już wiadomo, nie chodziliśmy na te zakończenia, ale Dawid też każdą klasę kończył z paskiem. Natomiast no, w liceum już, bo jak podstawówka i gimnazjum, to w zasadzie nie musiał się aż tak uczyć. Czy w zasadzie prawie w ogóle się nie uczył. Lekcje odrabiał już w szkole. On tak bardzo szybko łapał wszystko. Łapie do tej pory, że po prostu wszystko wynosił z lekcji. Natomiast liceum to już było ciężej, ponieważ on się dostał do liceum, które było w rankingu na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi
o całą Wielkopolskę najlepsze liceum. No to tam było bardzo ciężko już, no tym bardziej, że był na kierunku medycznym z poszerzonym angielskim. No i tam już było bardzo ciężko. Bardzo ciężko, no to naprawdę musiał się bardzo dużo uczyć, żeby się utrzymać w tej szkole. Tam była taka elita tych dzieci tak naprawdę. Natomiast to nie było dzieci bogatych rodziców, tylko po prostu no, dzieci, które miały dobre wyniki. I nawet kończąc tą szkołę, również mój Dawid jakieś tam książki podostawał, natomiast nigdy nie dostał żadnego stypendium. A jak teraz się to właśnie tak słucham, że te dzieciaczki dostają stypendia. Tak wracając już teraz tutaj do tych ziemniaczków moich pokrojonych, no to już wszystko pokroiłam. Teraz będę je tylko musiała osuszyć, następnie przyprawą do ziemniaków oraz olejem rzepakowym. No i następnie później na blaszki wysypać. O, tu jest ten olej, który będę też polewała. Następnie na blaszki, no i do piekarnika. Co jest do tych moich wspominek, to jakby tak człowiek się zastanowił, to się trochę nie dziwię, bo tam by musiała w zasadzie cała szkoła dostać stypendium, ponieważ tam 90% dzieciaków, młodzieży kończyło szkołę z wyróżnieniem, miały wyróżnienia, ponieważ u Dawida w klasie to 25 osób chyba tylko nie miało paska. Reszta miała paski, a nawet te 5 osób, no to też miało średnie powyżej 4,0. Taki był właśnie wysoki poziom. No tutaj jeszcze mam do zdjęcia pranie, które już się wysuszyło na wiór. Tu jest posłanie mojego widza, jak przechodzi sobie na balkon. No trzeba to pranie zdjąć, bo już jest suchutkie. 2 dni się już suszyło na tym mocnym słońcu. A teraz tutaj zobaczcie, to są moje turki. Ja je dość późno zasadziłam. W zasadzie zasiałam z tych moich tam ziarenek wyhodowanych z zeszłego roku. I tak się one tutaj prezentują. No naprawdę są bardzo ładne. Ale dopiero co się... To dopiero co rozkwitają. A tutaj jest mój pomidorek. I one są zasiane pomidorki z ziarenek od pomidorków koktajlowych. Tutaj już zobaczycie, już sypię przyprawą. I tak jak już wspominałam, do frytek. Poleję oliwą i po prostu powstrząsam te ziemniaczki, aby wszystko się ładnie wymieszało. To już jest wymieszane, odstawię je troszeczkę na bok, aby też ta reszta tej wody jeszcze wyciekła. No i wykładam je tu na blaszki. Zobaczcie, takie trzy wielkie blaszki, znaczy trzy blaszki mi tutaj tych ziemniaczków wyszły. I zaraz będę je wkładała do piekarnika. Piekarnik 200-220 stopni. Tu jeszcze mam, zobaczcie, kawę niedopitą od samego rana. Wstawię je do piekarnika. 220-200 stopni na termoobieg ja zawsze włączam. I tak 15 minut, później kolejne tam 5 minut. I tak patrzę, aż się upieką według naszego uznania, naszych smaków. O, tu jest ten biedny pomidorek, sobie się leży. Ale tu już mam włożone do piekarnika i teraz wystarczy tylko poczekać. No i teraz jestem na balkonie, tutaj zasiałam sobie jakieś różne tam kwiatki z nasionek. Kupiłam takie wielkie koryto, a tutaj posadziłam sobie pomidorki jakieś takie dla amatorów. No wiecie, ja to taka amatorka, nie? W takiej doniczce. No i te korytka, o tu sobie włożyłam, bo tu mam takie miejsce na takie wielkie koryto i ono ma metr, a jeszcze zobaczcie, do końca nie sięga. I znalazłam je na Allegro właśnie. Jak ładnie zielono, ale strasznie gorąco, chociaż jeszcze z mojej strony nie mam słońca. Zobaczcie, mamy godzinę 12:10. Ja tu już mam fryteczki upieczone. I zaraz każdy sobie weźmie po porcji i sobie zje, jeżeli będzie miał ochotę. A ja oczywiście jeszcze nawet tej kawy nie skończyłam pić. Zobaczcie, samego rana ją zrobiłam sobie i cały czas jest tyle samo. Bo ciągle człowiek coś ma do roboty, ciągle coś. No tutaj sobie wyłożyłam porcję tych frytek, jakiegoś tam dałam sosu.
Tu jeszcze taka reszta została, jak sobie chłopaki pobrali. No. I takie tutaj. I oczywiście kawka sobie zabiorę na balkon w moje miejsce, ale najpierw jeszcze ten balkon muszę uprzątnąć, także jeszcze nie czas na moje jedzenie. O, tutaj zobaczcie. Po tym moim ogrodnictwie balkonowym trzeba posprzątać. Tu mi się doniczka po kwiatku, który ususzyłam. No taki ze mnie jest i ogrodnik, i nie wiem, nie mam jakoś chyba ręki do kwiatów. Muszę tutaj wysprzątać, to pranie zdjąć i dopiero wtedy mogę usiąść i ze spokojem sobie zjeść. Także teraz biorę się za to pranie i może Wam tu coś opowiem, może dokończę to, co mówiłam wcześniej o tych szkołach. Bo właśnie teraz tak słyszałam, że dzieciaki dostają, dzieciaczki, stypendia. No, mój Dawid nigdy nie dostał stypendium, no ale jakoś nie ubolewam nad tym. Pieniądze, to jest tam rzecz nabyta. Chociaż wiadomo, zawsze by się przydało, ale cieszę się z tego, że po prostu skończył takie szkoły, że jego jakby nagrodą jest wiedza, którą ma, i dlatego on później po tym liceum, on był na kierunku medycznym z poszerzonym angielskim, no nie miał problemu, żeby się dostać na studia. Maturę zdał bardzo dobrze. Maturę musiał też zdawać, żeby dostać się na te kierunki, które chciał, to musiał zdawać 6 egzaminów, czyli pisemny ustny polski, matma, pisemny ustny podstawowy angielski i 3 poszerzenia musiał wziąć. Czyli wziął poszerzenie z biologii, z chemii i poszerzenie z angielskiego. Już później angielski jest był niepodstawowy, tylko dla zaawansowanych. No i bardzo dobrze mu poszły, matura mu dobrze poszła, no i chyba składał na 4 kierunki. Na Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza składał na kilka kierunków. No na wszystkie się dostał, no ale wybrał oczywiście tą swoją biotechnologię. I tak sobie myślę, że jego stypendium to po prostu wiedza, którą otrzymał i wyniósł ze szkoły, szczególnie z tego liceum, które naprawdę miało bardzo wysoki poziom. I dostał się na studia, a było 5 czy 7 osób na jedno miejsce. O, pranie już widzicie, szybko zdążyłam w tym czasie złożyć, włożyć do szafki, tutaj jest do prasowania. I taka tam piękna przyroda. No a tu jest to moje centrum dowodzenia. Wspomniany obiad tu jest położony, oczywiście kawa. I tak to tutaj wygląda. Sobie usiądę, może poczytam gazetę. Tu mam taki parasol, chociaż i tak ten parasol od słońca chroni. Natomiast i tak jest gorąco, i tak jest gorąco. I tak to sobie właśnie tutaj siedzę, czytam. Lubię sobie to przybywać, nie mam ogródka, to co mi pozostaje? Pozostaje mi balkon. I tak tutaj oczywiście mam, tam jest krzesełeczko, taki sentyment. Mam do tego krzesełka, jakby mówi Dawidek, małe. A tutaj jest posłanie mojego Wigusia. Taką kołderkę ma zawsze i zawsze sobie tutaj leży. Zazwyczaj wieczorami na ten moment. No i tyle by było, moi drodzy. Nie wiem, czy coś jeszcze Wam może dogram później. No zobaczę. Bo tak jeszcze miałabym ochotę może zrobić takie placki bananowe. Tutaj jest, widzicie, ten mój pomidorek. Jednak, kochani, wzięłam się za te placki. Tutaj mam 2 banany. Tak widelcem je rozgniotłam. Tutaj dolałam kubek mleka oraz jedno jajko. Ja nie dodaję cukru, jeżeli chcecie, możecie dodać. Tutaj dodałam jeszcze łyżkę oliwy. No i wszystko razem mieszam. Tak, żeby to w miarę się połączyło. Wszystkie produkty, żeby się w miarę połączyły. Następnie dosypuję szczyptę soli
Zaraz tak, nie wiem, pół łyżeczki cynamonu. O, mnie się, o, troszeczkę mnie się przesypało, natomiast no, robimy cynamon. Myślę, że będzie ok. No i wszystko razem dalej mieszamy. I będzie trzeba jeszcze dołożyć taką kubek mąki z łyżeczką proszku do pieczenia. Widzicie, jaki kubek? Na zgoniuszy jest mało. To mój Dawid kiedyś dostał od kogoś ten kubek. No i wszystko trzeba razem wymieszać, tak aby była masa, no taka gęstawa jak na placuszki, coś takiego. Także jeżeli tam będzie rzadsze, można trochę więcej tej mąki, czy tam mleka, to już tam, wiecie, tak na oko robi mniej więcej. O, widzicie, taka jest konsystencja tego ciasta i można smażyć. Tutaj jest patelnia, tylko ją tak trochę oliwą wysmaruję. Ja zawsze tylko tak, gdzie takim pędzelkiem, o, przesmaruję za każdym razem trochę patelnię i smażę placuszki. Dobrze jest tu odstawić te placuszki troszeczkę, ażeby tam to ciasto troszeczkę tak się jakoś przygryzło. I tutaj smażę już te placuszki. I o, przekładam. Wiecie, kochani, ja tak dla ścisłości to... Ja potrafię smażyć placki, potrafię te placuszki przekładać, no natomiast jak się ma telefon i się nagrywa go, przepraszam, nagrywa się nim, to ja po prostu nie widzę tej patelni i ja tak na oślep przekładam te placki, ponieważ ekran telefonu muszę mieć nakierowany na tę patelnię, a to się troszeczkę mi przypaliły i dlatego to tak śmiesznie wygląda, jakbym nie potrafiła tych placków usmażyć, bo naprawdę to jest tak ciężko, bo ja widzę telefon, a tylko tak próbuję sobie zobaczyć kątem oka w zasadzie te placki na tej patelni. No, ale przynajmniej możecie popatrzeć, jak nieudolnie obracam placki. Niemniej jednak wyszły dobre. Tutaj już mam placuszki wszystkie usmażone. Troszeczkę ich wyszło, to są, jest moja porcja z masłem orzechowym, z miodzikiem, z serkiem truskawkowym i sobie je zjem. Jeżeli lubicie bardzo słodkie, to możecie dosłodzić, czy też cukrem, czy jakimś innym słodzidłem. Natomiast no, ja już nie dosładzałam. I wiecie co, jeżeli nie lubicie cynamonu, to albo w ogóle go nie dodawajcie, albo troszeczkę, bo no jest wyczuwalny ten cynamon, chociaż no mnie się też przesypało. Ja lubię cynamon, u mnie lubimy cynamon, także nam to nie będzie na pewno przeszkadzało. Tym słodkim akcentem się z Wami pożegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za przemiłe komentarze, za łapki w górę, za subskrypcję. Naprawdę komentarze są tak miłe, że jest mnie po prostu bardzo miło, że tak reagujecie. Pozdrawiam serdecznie. Pa!